Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o różnicy między stronami typu one page, a klasycznymi stronami internetowymi. Jaki typ strony jest dla Ciebie? Która opcja będzie korzystniejsza dla Twojego biznesu? Zaczynamy! Strony typu one page. Jak sama nazwa wskazuje, to strony składające się z pojedynczej strony. Natomiast klasyczne strony internetowe zazwyczaj składają się z wielu podstron, na których prezentowane są różne rodzaje informacji i różne typy danych. Strony one page są idealne dla małych firm lub osób startujących z biznesem lub pomysłem, które chcą pokazać swój przekaz w prosty i zwięzły sposób. Klasyczne strony internetowe są idealne dla większych firm, które potrzebują więcej miejsca na prezentację swojej oferty. One page są łatwiejsze w nawigacji, ponieważ wszystko jest na jednej stronie lub w ramach jednej strony internetowej na różnego rodzaju pop-upach. W przypadku klasycznych stron internetowych nawigacja będzie bardziej skomplikowana, ponieważ użytkownik musi przechodzić pomiędzy różnymi stronami. One page są idealne dla kampanii marketingowych, które koncentrują się na jednym produkcie lub jednej usłudze. Klasyczne strony internetowe są lepsze dla firm, które mają szeroki asortyment produktów lub usług. Strony one page mogą być mniej skuteczne pod kątem SEO, ponieważ mają mniej treści i mniej podstron do zaindeksowania. Natomiast jeżeli prowadzisz salon kosmetyczny lub zakład fryzjerski, a większość klientów jest lokalna i trafia do Ciebie na przykład z Google Maps, będą one idealnym rozwiązaniem. Strony one page mogą być łatwiejsze i szybsze do stworzenia, co jest ważne dla firm z ograniczonym czasem lub budżetem. Klasyczne strony internetowe będą wymagać więcej czasu i pracy, ale w zamian będą oferować więcej funkcji i więcej treści. Naturalnie strony one page mogą nie być najlepszym wyborem dla firm, które potrzebują skomplikowanych funkcji, takich jak sklepy internetowe, blogi czy portale informacyjne. Podsumowując, strony one page i klasyczne strony internetowe mają swoje unikalne zalety i wady. Wybór między nimi zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i celów. Jeżeli nie wiesz, jaki rodzaj strony będzie dla Ciebie najlepszy, napisz do mnie lub zostaw pytanie w komentarzu. Z chęcią pomogę. Dzięki za oglądanie, a jeżeli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij kliknąć łapki w górę. Do zobaczenia w następnym filmie.